teraz przywitamy każdego uczestnika. I zobaczcie, jak to zrobimy. Tak, bierzemy dzieciaka i jego rączką pokazujemy na niego i śpiewamy. Ja jestem Boba, sama mama śpiewa. Generalnie to nie jest forma terapii. To jest są przede wszystkim zajęcia rozwojowe umuzykalniające. Ta metoda na początku, metoda Sonatal, była stworzona jako metoda taka lecznicza dla dzieci chorujących na astmę. Więc te wszystkie to śpiewanie piosenek jest bardzo dobre dla oddechu dziecka. Jeżeli takie dziecko uczestniczy już na przykład od 3 miesiąca życia, no to rozwija się dużo szybciej i jest dużo bardziej aktywne poznawczo niż dzieci, które nie dostają takich ilości bodźców. Tańczymy walc, lekko na palcach, tańczymy walc. Super, bardzo ładnie, brawo, zrobiliśmy rozgrzewkę muzyczną, a teraz będzie gimnastyka kolorowo. Muzyczna. To, co dzisiaj się dzieje, to jest finał kartonowej Nowej Huty i Tygodnia Bliskości, w ramach którego w tygodniu odbywały się różnego rodzaju warsztaty adresowane do różnych grup, przede wszystkim właśnie w Tygodniu Bliskości do rodzin z dzieckiem. Natomiast w ramach inicjatywy Kartonowa Nowa Huta tydzień warsztatów skierowanych do seniorów, warsztatów terapii zajęciowej. Jest to inicjatywa w ramach Kreatywnej Nowej Huty, część druga, którą organizuje Arzona Ośrodka Kultury imieniem Cypriana Kamila Norwida. Wspólnie tutaj razem dorośli i dzieci bawimy się, tworzymy kartonowe osiedle marzeń. Jest happening Czwórką do Huty, gdzie zapisujemy swoje potrzeby w ramach odpowiedzi na pytanie, czego nam brakuje w Nowej Hucie. Ponadto mamy bardzo wiele gier i zabaw podwórkowych, malowanie kredą, malowanie twarzy, różne animacje dla dzieci i dorosłych. Nasza kolejna wystawa z cyklu Zapomniane Dziedzictwo Nowej Huty poświęcona jest Bieńczycom, miejscu, które dziś kojarzy się z Arką Pana i z Wielkim Targowiskiem oraz oczywiście z blokami. Tymczasem w centrum Bieńczyc zachowała się dawna wieś. Na wystawie eksponujemy m.in. wybitnych postaci związanych z Bieńczycami, przede wszystkim oczywiście Franciszka Ptaka. To jest ten ptak, o którym wspomniane jest w Weselu, że ptak ptakowi nie dorówna. Ale także te słynne tutejsze rodziny Ciepielów, Biernacików i wiele, wiele innych. Wieś należała nieprzerwanie od XIV wieku aż do czasów po II wojnie światowej do parafii świętego Floriana. Stąd na przykład znamy bardzo dobrze właścicieli, bo każdy z kolejnych proboszczów był tutaj dziedzicem. Potem wioska ta była uposażeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wiele wybitnych postaci, m.in. Hugo Kołłątaj, to właśnie właściciele Bieńczyc. Pokazujemy także to, co było tutaj bardzo ważne, mianowicie szkołę. Do dziś zachowany jest budynek szkolny, choć jest on zupełnie przebudowany. Szkoła w Bieńczycach to była najsilniejsza szkoła w regionie krakowskim, jeśli chodzi o tajne nauczanie w czasach II wojny światowej, więc to też musieliśmy wyeksponować. Na wystawie można zobaczyć całe dziedzictwo kulturowe Bieńczyc od pierwszych wykopalisk, przez tutejszy dwór, przez wieś, przez organizacje sportowe, szkolnictwo. Duża część poświęcona jest także przemysłowi wiejskiemu, słynnym młynom, no przede wszystkim młynowi Lelity. Pokazywane są też dzieje tutejszej stacji kolejowej, jedynej zachowanej stacji z czasów CK na terenie Nowej Huty. Potem jest część związana z okupacją i ostatnia część pokazująca, że zanim wybudowano Arkę Pana, w tym miejscu znajdowała się już kaplica, właściwie taki dworek z kaplicą, gdzie przynajmniej od początku XX wieku już były odprawiane, no prawie że regularnie, msze. Witam serdecznie w klubie Kuźnia Ośrodka Kultury imieniem Cypriana Kamila Norwida. Spotykamy się na otwarciu wystawy zatytułowanej Z Mistrzejowickich Pracowni. Tak się składa, że mamy 40-lecie naszego klubu, a prezentowane dzisiaj nazwiska są od samego początku związane albo z Mistrzejowicami, albo z naszym klubem Kuźnia. Jest to przekrój twórczości artystów związanych z tym środowiskiem, z Mistrzejowicami i z Nową Hutą.
dawno temu spółdzielnie mieszkaniowe fundowały i zapraszały artystów krakowskich, dając im warsztat, czyli miejsce do tworzenia, pracownię. Stąd Nowa Huta obfituje w znakomite nazwiska, które są prezentowane poprzez dzieła na naszej wystawie. Ponieważ miało się jakąś tą zręczność manualną z kierunku rysowania, no to trzeba było czasami malować i po przodowników pracy i różnie, żeby mieć dobre farby, żeby mógł rozwijać. A wieczorem szedłem do pracowni na Krakowiaku, bo tam dostałem przydział. I tam tworzyłem rzeczy, które rzeczywiście w tej chwili mnie nawet zachwycają niekiedy swoją świeżością, no bo to człowiek był młody. W sumie były to czasy dla artysty, tak się sam chwalę, nie tak złe, bo był popyt, szacunek był dla sztuki jakiś większy. Nie było tych takiej rozbieżności w różnych mediach. Człowiek jakoś tak, jak coś stworzył, to rękodzieło było w cenie bardziej, aniżeli w tej chwili to się widzi. W tej chwili na komputerach tworzy się grafiki, różne rzeczy, ciekawe bardzo, ale człowiek ma mniejszy udział w tym wszystkim. Natomiast wtedy człowiek słabym pędzelkiem, na słabym płótnie, słabymi farbami musiał wdzierać się w tą przestrzeń sztuki.